cieszymy się z tego, co wygraliśmy tutaj na takim trudnym terenie. Myślę, że o meczu zadecydowało to, że Górnik miał jedno spotkanie więcej. W tym czasie grali z Płockiem, też musieli zostawić duże zdrowie. My troszeczkę więcej mogli poświęcić na przygotowania do tego meczu i to się sprawdziło, tak. Można wyróżnić też grę Marcina tutaj Schodowskiego, który bardzo dobrze bronił w bramce. To też miało bardzo duży wpływ na wynik. Jesteśmy w takim poziomie, że się musimy uczyć, pracować z tym, że mamy bardzo dobry sukces. Jakśmy grali przeciw Płocku, to była niespodzianka bardzo wielka. Ale nie każdy wie pracować z tym sukcesem dalej, a to jest to, że w postaci ten program jest bardzo trudny, bardzo ciężki. A u nas, jakśmy mieli tych skontuzjowanych graczów, a jakśmy musieli znowu ten zestaw troszeczkę inaczej zrobić, to wszystko ma, to są faktory, które mogą pracować u tej motywacji tych graczów, ale najważniejszym faktorem z mojego punktu widzenia jest to, że skutecznie po tym wielkim sukcesu, po tym bardzo, bardzo ładnym, cudownym meczu był taki normalny mecz, co nas czekał bez jakich negatywnych umysłów. Teraz ja mówię tylko z Piotrkowem. To jest problem. To jest problem za psychiką każdego gracza, normalnego gracza. A to jest jeden z poziomów, jeden z faktorów, z którym się musi umieć pracować, a z którym po prostu jak nie wygrajesz taki trudny mecz, jak jest Płock, a nie zażyjesz taki drugi normalny mecz, jak jest Piotrków, no jak to nie zażyjesz, to po prostu się nie nauczysz. A ja to biorę tak, że to jest faza uczenia się, to szkolenia, to jest taka faza u każdego, jak się nauczy z tym pracować. No ewidentnie tu są rezerwy, są tu za duże, wielkie rezerwy, ponieważ ja najważniejszą różnicę widziałem w motywacji, w stymulacji graczów. Piotrko przyszedł, jak nasz Aweni dobrze gorący byli, chcieli grać, chcieli nasz skalp za każdą cenę i w obronie tak się grało na granie tych prawidł, co sędziowie widzieli, bo nie każdy zawsze widział to, co sędziowie, ale to jest drugie tema. A podstawowo, to ważne tema jest to, za mnie, żeśmy z tą stymulacją nie dokazali pracować dobrze. No tam są rezerwy, z tym musimy coś zrobić, musimy zawsze wygrać jakiś taki trudny mecz, zawsze potem się wrócić nazad, ale prawda jest, że jest to bardzo, bardzo trudny program, a myśmy tu serię niestety nie ukończyli tak, jakśmy chcieli. Chcieliśmy wygrać i ten ostatni mecz w tej serii, bardzo trudnej serii, którąśmy mieli, myśmy grali co dwa, co trzy, co cztery dni, dwa tygodnie, no a niestety stało się to, co się stało, ale jest to za nas, za wszystkich, tylko motywacja do tego, że musimy się nauczyć pracować z tym sukcesem i z tym się koncentrować na taki normalny mecz. No jak to się nauczymy, potem możemy mówić, że jesteśmy niejaki zespół na niejakim poziomie, a tak dalej, a tak dalej. Także dziękuję chłopcom za to, że się potem już ku końcu spamatowali, a motywowali tak, żeby się dało grać. Tak nie lubię to po początku, bo początek był katastrofalny. Prawa bramka w 7 minucie. A za dużo szansy, centrum, któreśmy nie dali, to miało też dalszy, to jest tak dalszy faktor, ale prosto to podstatne, co chciałem powiedzieć, powiedziałem, a gratuluję naszemu rywalowi k dwóm punktom. Bardzo dobrze weszliśmy w to spotkanie i to pozwoliło nam uwierzyć, że na tak trudnym terenie w Zabrzu jest szansa podnieść z parkietu punkty i później to nas tak bardzo dobrze nastroiło, że po prostu walczyliśmy o każdą piłkę i widać było wielkie zaangażowanie. Tutaj chciałbym podziękować chłopakom, którzy naprawdę zostawili bardzo dużo serca, potu na boisku i wspaniale grali w obronie i pomagali tutaj odbijać piłki i wychodzić do kontrataków i tak samo bardzo dobrze grać w ataku pozycyjnym. Oczywiście nie uszczyliśmy się błędów, ale piłka ręczna jest specyficzną grą, która niestety polega na tym, że się ich je popełnia, a kto popełni ich mniej, zazwyczaj wygrywa, także no, tutaj chylę czoła przed wszystkimi zawodnikami zespołu i naprawdę jestem bardzo szczęśliwy, że udało nam się wywieźć punkt. A przede wszystkim chciałem pogratulować drużynie z Pruszkowa Trybunalskiego podstawy w dzisiejszym spotkaniu. Widać to było od samego początku, jak wyszli chociażby na rozgrzewkę i jaka była u nich wielka determinacja. My uważam, że wyszliśmy troszeczkę jak mistrzowie świata gdzieś tam po tym zwycięstwie z Płockiem i to było widać na początku meczu, gdzie zaczęliśmy chyba bodajże od wyniku 1-8.
Później udało się dogonić drużynę z Piotrkowa i wydawałoby się, że powoli będziemy wchodzić na te gdzieś tam swoje tory, ale mnóstwo niewykorzystanych sytuacji, 100-procentowych, karne, świetna postawa Marcina Schodowskiego w bramce i myślę, że wygrała drużyna po prostu, która bardziej chciała i miała większą wolę zwycięstwa i to chyba na tyle.